7 odcinku Sanatorium Miłości kuracjusze nie próżnowali. Był czas na ekstremalne zjazdy kolejką, kulik i szydełkowanie. Nie zabrakło też wzruszeń i kolejnych wyznań. Sprawdźcie, jak tym razem bawili się seniorzy z Sanatorium Miłości. Sanatorium Miłości odcinek 7. Co się wydarzyło? Kuracjuszem odcinka została tym razem Janina. Przed południem minęło seniorom pod znakiem adrenaliny. Marta Manowska zorganizowała bowiem dla swoich podopiecznych zjazd kolejką. Walentyna zjeżdżała z Leszkiem, Małgosia z Markiem. Wyjdziesz za mnie? Dopytywał podczas zjazdu mężczyzna. Ryszard Lasota jechał z Joanną, a Janina z Ryszardem Kolarzem. Po ekstremalnym poranku, Janina spotkała się z prowadzącą programu. Seniorka opowiadała o swoim życiu. Mamusia była osobą bardzo poważną, a tatuś był bardzo wesoły, ta radość życia to właśnie po nim, ujawniła. Temperamentna Nina przyznała też, że marzy jej się normalny facet. Szukamy chyba tego samego, dopowiedziała Marta Manowska. Po spotkaniu z Martą, Nina zaprosiła Ryszarda z Warszawy na uroczy spacer. Para podziwiała kaczki, ale w pewnym momencie Ryszard przejął inicjatywę i poprosił towarzyszkę, by patrzyła na niego. Nina była w niebo wzięta. Wiesia i Krzysztof wybrali się z kolei na kąpiel w Borowinie. Kuracjusze z Sanatorium Miłości wybrali się następnie na kulik. Cicha i wrażliwa Teresa nie chciała jednak uczestniczyć w wykorzystywaniu zwierząt do transportu ludzi. Seniorka w rozmowie z Martą opowiadała o swojej wielkiej miłości, którą przeżyła wiele lat temu, w wieku 17 lat. Kochać można tylko raz. Powiedziała Teresa, która marzy obecnie już tylko o znalezieniu kompana do podróżowania po świecie. Tęskniłem za Małgosią, martwiłem się czy nie zmarznie, mówił podczas przejażdżki Marek. Panowie podczas wycieczki świetnie się bawili. Śpiewali nawet Wszystkie rybki mają cipki, ale ten repertuar nie przypadł do gustu Ryszardowi. Śpiewy jak po 2 litrach, ocenił Lasota. Wycieczka dotarła w końcu do Koniakowa, gdzie uczyli się szydełkować. Wiesia dopytywała o springi robione na szydełku. Seniorka postanowiła nabyć sobie jedną parę. Pikuśną bieliznę przymierzył też Ryszard Lasota, kupuje 10 sztuk, żartował senior. Gwiazdą wieczoru był Edward Hulewicz, który zaśpiewał Bo życie jedno mam i list do matki, wzruszając niektórych do łez.